Chorzy z dolegliwościami urologicznymi korzystający z usług Suwalskiego Szpitala mają powód do radości. Dzięki 2-milionowemu dofinansowaniu szpital stworzy zupełnie nowe lokum dla pacjentów urologicznych wymagających hospitalizacji. Oddział w nowej lokalizacji rozpocznie pracę z nowym rokiem. Doszliśmy do takiego etapu, że nie możemy realizować tych inwestycji bez ograniczania działalności szpitala. Stąd zwróciliśmy się z prośbą do zarządu województwa, który jest naszym organem założycielskim, o przygotowanie i udostępnienie nam, prawda, tych środków na modernizację oddziału urologicznego. Chcemy zmodernizować ten oddział w innej lokalizacji po uwolnionej powierzchni laboratorium. I z chwilą przeniesienia tego oddziału zwolni się nam powierzchnia, na którą będziemy mogli rotować oddziały, które będą w trakcie remontu. Przetarg na wyłonienie wykonawcy nowego oddziału urologicznego został ogłoszony w czwartek. Praktycznie zostanie wybudowany od nowa cały oddział z całą infrastrukturą towarzyszącą, czyli sale chorych, gabinety zabiegowe, gabinety lekarskie, prawda? Cała infrastruktura niezbędna do funkcjonowania tego oddziału. Również zostanie zakupione częściowe doposażenie tego oddziału. Mówimy tutaj o łóżkach, o szafkach. Na remont pomieszczeń przyszłego oddziału szpital wyda około 2 milionów złotych. Na zagospodarowanie starej urologii dyrektor Szałanda ma już pomysł. Wtedy nastąpi rozszerzenie działalności oddziału chirurgii, który już na dzień dzisiejszy ma zmienioną swoją strukturę, bo nie jest już oddział chirurgii ogólnej, ale jest dołożony do niego oddział chirurgii onkologicznej.